A, pani mówiła, żeby tego nie mieszać. Ej, słuchajcie! Nie, nie mam nic do powiedzenia. Po prostu chcę, żebyście słuchali. Cieszę się z uwagi. Wie pani, kim ja jestem? Wie pani, co ja mogę zrobić? Wie pani, kim są moi rodzice? A, piątka plus? A, to całujemy rączki, wszystko w porządku, jasne. Nie ma sprawy. Miłego dnia. Proszę pani, bo ja postanowiłam skupić się na prawdziwych swoich obowiązkach, na tych ważnych rzeczach w życiu i ja już nie będę mogła odrabiać zadania domowego, bo przeszkadzało mi to w życiu towarzyskim. Proszę panią, a czy będzie pani sprawdzać zadanie domowe? To dzisiaj może zrobię klatę, biceps. Ciekawe, że powtórzeń dał radę zrobić. Może jest jakiś progres. Myślę, że z 12-13 da radę dzisiaj. Co? O czym ona tam gada? Nieważne, muszę się skupić na swoim wyglądzie. Jasne zasady, przejrzysta akcja, klarowne instrukcje, plot twist nie za głupi, moja ulubiona lektura, instrukcja przeciwpożarowa. Ale o co chodzi? Ja nie rozumiem. Pani nie mówiła, że nie można poprawić piątki na piątkę, więc poprawiłem piątkę na piątkę. Dzięki temu dostałem kolejną ocenę i mam teraz średnią powyżej 4,75 i przez to mam wyższą ocenę. Ale ja nie wiem, czy to jest sprawiedliwe, żeby wszystkich tak oceniać tak równo. Może ktoś miał zły dzień, albo... No, każdy jest inny. Piątka! A ty nie! Wzruszyłem się. Utożsamiam się z rozwojem głównego bohatera i rozumiem, dlaczego postąpił, jak postąpił i dlaczego był odrzucony przez świat. Co czytam? Instrukcję przeciwpożarową. Samku! Kto dba o to, jak wygląda w tym studiu? Od 3 dni jest tu tak upaćkany stół, że tylko dlatego, że zlikwidowałeś tą kamerę z boku, to się jakoś to, kurczę, uchowało. A jak ktoś tu nasra, to też to puścisz? Co? Co ci się stało? Chodź! Co jest? Co jest? Powiedz mi, o co chodzi? Co, naprawdę? Nie, no tak nie można, ja nie wiem, jak ci ludzie tak mogą robić. Co ty się z tym przegrywem kolegujesz? Nie no, co ty, frajer! Afganistan, Kabul, Armenia, Erywań, Azerbejdżan, Baku, Bahrajn, Manama. Numer 18 do odpowiedzi. Zgłaszam NP! Słuchajcie, wszyscy, bo bardzo ważne jest, żeby każdy tutaj z nas czuł się ważny. Co? Z nim to się w ogóle nie kolegujemy. W ogóle! Z tym wieśniakiem? Zapomnijcie. Ty, ja widziałem, że się z nim dogadywaliście. I gadaliście razem. Won! Do widzenia! Dzień dobry, przyjacielu! Ty, słaby. Metafora, syrytofora. Łap. Do widzenia! Subskrybujcie!